Halo, halo, witam was moi kochani bardzo serdecznie. Jestem Marcisław, a to jest Prototype 2, odcinek 3. W poprzednim odcinku nauczyliśmy się polować przy pomocy guzika Q. Kogoś mamy do polowania? Nikogo. Mamy udać się do terminalu Blacknetu, ponieważ ksiądz Guerra powiedział nam, że jest z nami i z Mercerem i chce zniszczyć laboratoria Genteku. Dobra. Mam przebranie żołnierza? Mam. Dzień dobry panowie. Zrobić miejsce. Szmaciarze. Nie ta strona. Tędy. E. Doktor Samuel Billingsley. Wymagany login. Dobra, musimy go znaleźć. Co nie? All right, got a name. Dr. Samuel Billingsley. See, he's a head researcher for Gentech. You're getting closer to Rooks for sure. Let me try something. Zapoluj i pożryj doktora Samuela Billingsleya. Doktorku, o, tam jest. Sammy's about to get an unwelcome visitor. Póki mnie nikt nie widzi. Podoba mi się ten wygląd żołnierzy Blackwatchu, ale o tym już mówiłem. Wyglądają trochę jak tacy ninja. Jak Zed. Tak najbliżej w tę stronę. Co ja widzę? Przepraszam. Cześć. Ej, chłopie. Masz nad łbem taki trójkącik z bicepsem. Więc pasza... Mogę ci mówić pasza? Zostaniesz pożarty. Ulepszona zdolność karabin. No. To nieźle. Gdzie? Tam? Ej, 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 karabin weź. Jeszcze raz. W tą stronę? W tą. Biegamy na budynki. Lecimy, dajemy w explore. Ej, chwila, chwila, chwila. Tutaj jest. Zejdźmy sobie. Tu jest. Panie doktorze. Ty co? Co jest nie tak z tym wózkiem? Dobra, po wózku. Teraz doktorku. Ham, niam, 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 niam. Moje oczy. Zjedliśmy. No time for chit chat, I'm afraid. Your status report was due 24 hours ago. Well, didn't you get my memo? I'm waiting to see what the effects are on the Suarez family. Both parents are terminal, but the children seem to be exhibiting some fascinating viral outcomes. Oh, right. The kids with the stage 4 liver cancer. Yes. What's your point? Dzieciątka z rakiem wątroby. Fascynujące. Operacja Pas Orion. Nieźle. Forteta 4D. W trakcie... Okej. Okay. Mutacja, ofensywa, postęp 50. Okej. Okay. To jest jakieś osiągnięcie. To są achievki? W menu nic nie widzę. Billingsley nie wiedział nic o Rooks. But I heard something about a Gentech lab experimenting on people. A lot of the catch and test missions done by Gentech are monitored personally by Rooks. I bet you get to that facility, you'll find out where Rooks is stationed. This is starting to feel like a wild fucking goose chase. Mogę pokierować? Przepraszam.
Przepraszam panią bardzo serdecznie, chociaż nie, nie, nie. To jest ktoś z Genteku, co nie? No, żebyś sobie nie myślała. Dobra. Nie ma co się certolić. Lecim. Naprawdę przyda się trochę dać w ten ruch. Bo tęsknię za częścią pierwszą, w której popierdalałem po niebie 50 km na godzinę. Blackwatch and Gentech places use biometric security, retinal scans, blood tests, things like that. Getting inside won't be easy. Relax, father. It'll be easier than you think. No będzie jeszcze łatwiejsze, no bo... Nieheheheheh. Kurwa. Zjebałem. Zjebałem, teraz muszę gdzieś znaleźć jakiegokolwiek żołnierza, tutaj jest żołnierz. Ale nie, nie mogę go zjeść teraz. Kurwa, zjebałem. Proszę mi się tutaj nie klonować. Zostawcie mnie w spokoju na rutardy. Wow, boję się. Kurwa... Heller. Nie odpierdalaj maniany. Tylko na kurwie i salta. Okej, dobra, ja już spierdalam. Okej, dobra, przygotowania zakończone. Teraz poczekam, aż czerwony pasek zejdzie nam z munduru. Możemy iść. Dzień dobry, proszę pana. Okej, mamy mu... Kolejny inny... Ten jeszcze bardziej mi przypomina... A może to jest hełm... pilota myśliwca... odrzutowego, co? Dobrze. Pożyj dowódcę. Nikt mnie nie widzi. Dobrze. Nie będę strzelał do tych kanistrów. Wchodzimy do środka. Czyli jak w poprzedniej części, spotykamy, znajdujemy na zewnątrz fortecy jakiegoś bardziej, jakiegoś ważniejszego żołnierza. Wchodzimy do środka, w środku robimy rozpierduchę i wychodzimy. Dobra. Mamy 30 FPS-ów w budynku, jej! Chociaż gdzieś. Sorry. Sorry. Tu nikt mnie nie widzi. Ale nie chcę jej pożerać, bo... Wolę zachować moją przepustkę. Wolę zachować mój mundur. O nie! Panie, właśnie zasłużyłeś sobie na... 200 ml czystego wpierdolu. No, też tak pomyślałem, żeby najpierw pożreć tego ninja z tyłu. Copy that, doctor. Shouldn't be a problem. Standard spread? Yes, please. As
wide a range as possible through ages and ethnicities. Oh, but no fatties this time. The containment tanks are too narrow, so we just have to gas the last ones and throw them out. Roger that, Doc. Скурвисинство. A, czyli my jeszcze nie jesteśmy w laboratorium. Nie, no jesteśmy. Ale da się wejść jeszcze niżej? Znaczy niżej, jeszcze głębiej. Dobra. Widzę doktora. Hmm. 15 punktów ewolucji. Czy ktoś go tutaj widzi? Tak, niestety tak, ale kto? Tamten na mnie patrzy. Dobra. I pozbyłem się wszystkich świadków poza tą tutaj. Dobra, dobra, już nie patrzę. Mogę go zjeść. Damn it. He didn't know shit. Try using his credentials on a nearby computer. There's probably a database that shows Rook's current location. O, to jest komp? Jest. I'm at the computer, what do I press? First, you need I'm to... pressing the red button. Shit, now the screen's all fucked up. Shit's broken. Okay, press the alternate key. ALT alternate... Alt! There's no fucking alt. I got a fucking squiggly line key. I got a fucking key with a triangle on it. What the fuck kind of keyboard is this anyway? Oh, James, calm down. There should be a button with a blue square on it. Okay, that's more like it. Bringing up the personnel database. All right, got the location. Don't forget to log off. Yeah, yeah. James... Nie denerwuj się. Terminal force currently logged on with no personnel present. Please return to your station and commence proper log off procedure. Fuck off. I hate computers. Nacisnąłem czerwony przycisk. Wszystko się pojebało. Dobra. Os. Jak gość wychodzimy? Mamy 13 minutę. Nagrania, więc jest jeszcze w miarę. Możemy zrobić jeszcze jedną misję. Nie. Idziemy sobie stąd, idziemy. Ninja. O nie, czy ja coś zjebałem? A nie, zaliczyłem. Okej, dobra, zaliczyłem. I 100% mutacja ofensywa. Level? No, level... Hellerowi urosły bicepsy. Przyznano mutację. Zdobyłem pierwszą mutację. Co mogę zrobić? A, już wiem co to jest. To są cechy. Ekspert w walce wręcz. Śmierć z nieba. Broń rakietowa. Zwiększa obrażenia w walce wręcz. Chociaż mogłem wziąć śmierć z nieba. Mogłaby się bardziej przydać. Chociaż w sumie mam te... Mam tą napaść w pazurach, więc... Niby potrzebna, ale niby nie. O, widzę gdzieś w pobliżu jest czarna skrzynka. Tu się coś świeci. Ma tu ta lampa.
No, oddalam się. Nie, zbliżam się. Widzę ją. Nie, to jest znowu lampa. Widzę ją. Widzę gościa, od którego możemy wziąć. O, nawet dwóch. Mogę wejść? Mogę. Cel jest obserwowany. No niestety. Ale ten już nie jest. Ha, ha, ha. Sorry. Sorry. Przepraszam. A tak naprawdę nie. No, ale jestem złodupcem. Dobra. Jest ulepszenie zdolności wyrzutnia. Oraz... Eksperyment 1E. Dostępne. Aha. Jak na razie... gra jest dość zajebista. I mówię to... z... pełnym tego słowa zna... w... kurwa. Mówię to wiedząc, co mówię. I w ogóle, kurwa, możecie mi dać chociaż na chwileczkę zobaczyć, jaką mam teraz misję? Dobra, co my tu mamy? Aha, dużo to ja się tutaj nie dowiem na razie. Dobra. W sumie nie zaczynajmy, nie zacznę jeszcze nowej misji. Pójdę do najbliższego kompa Blacknetu. Dzień dobry panowie. Nie zwracajcie na mnie uwagi, jestem tylko ninją. Na dole widzę kolejnego gościa do odessania z jego świadomości. Co się patrzysz? To nie były żadne supermoce. Ja po prostu mam pancerz wspomagany. Tak. Najpewniej. Tu skaner stoi. Okej. Ze żarty. Jeffrey Fasolo. Kapral. A, Fasolo był skurwysynem. Dobra, mam dostęp do dwóch eksperymentów. I 50% postęp w osiągnięciu drapieżnik. To trzeba mieć nasrane w tej bani, żeby kręcić filmy z
mordowania ludzi. Na tym się kariery na YouTube nie zrobi. Tak to może tylko ISIS. Dobra. Okej. Okay. Lecimy, kurwa, tutaj. How about instead of releasing these things on civilians, I release it on your cowardice instead. See how you like that? Dobra. Czyli mamy przejąć mutanta. O, widzicie, już zapierdalamy trochę szybciej. Co widzę ciekawego już teraz, o czym nie wspomniałem wcześniej, a powinienem, to to, że zauważyłem, że nie można sobie ładować skoku już. Srogi. Mam rozkazy z centrali. O, na górze ktoś stoi. Jego DNA mi się przyda. Na dole też ktoś jest, z kogo zdolności chętnie bym skorzystał. A to, to są po prostu punkty ewolucji. Z drogi, bo tutaj stoi gościu. Gościu? Hej, gościu. Ej, dobra, ale teraz bez żartów. Okej, dobra. A, już rozumiem. W środku stoi po prostu brawler. No. Ha, zamek klatce nie wytrzymał. A bestia wylazła na wolność i... pierwsze co mówią, nie strzelać do niej. Jest zbyt cennym okazem. Ej, i ja muszę ją teraz gonić. Mam karabin, mogę strzelać. Dobra, bo to nie wygląda zbyt ciekawie do oglądania na pewno. Biorę szpony. Tutaj umieram. Więc bardzo bym prosił, żebym mógł go zjeść. I teraz najchętniej bym rozjebał jakieś... O, ulepszenie pazurów mamy. Okej. Jestem za. Eksperyment 1D wykonany. Zrobimy jeszcze 1E? Chyba jo. Dobra. Proszę mnie nie denerwować. O nie, nie, o. Ej, ej. Kto mnie widzi? No. Proszę nie zwracać uwagi, to tylko właśnie żołnierze. Biegniemy, chłopaki, biegniemy. Szukamy go. Co to było? To na pewno on. Gońcie go. Dobra. I na tym chyba zakończymy dzisiejszy odcinek. Więc ja się teraz tylko schowam tutaj gdzieś na boku. Tu gdzieś. O, tu przyk. O, tu ktoś śpi, no to go zostawimy. Dobra, w kubie na śmieci. O, można wleść.
Dobra, no to pozdrowienia z kubła na śmieci. Jako że ten odcinek już ma wystarczająco długą... Jest już wystarczająco długi, będę się z wami żegnał. Ja byłem Marcisław, wy byliście wy. To był Prototype 2 i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!